Wiele egipskich piramid do dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie. Po niektórych piramidach pozostały jednak wyłącznie sterty gruzu. Jednym z takich obiektów jest zagadkowa piramida Chengera. Zerknijmy zatem bliżej na jej sekrety. Chenjer był 21 faraonem panującym z ramienia 13 dynastii. Zdaniem egiptologów ów faraon sprawował rządy przez około 5 lat w połowie XVIII wieku przed naszą erą. Chenjer to dość zagadkowa postać, o której przechowało się bardzo mało informacji. Najprawdopodobniej Chenjer był pierwszym semickim królem Egiptu. Imię Chenjer jest bowiem słabo poświadczone w języku egipskim. Imię zostało zinterpretowane przez niektórych egiptologów jako obce imię HNZR i zrównane z semickim imieniem osobistym HZR. Wiele wskazuje zatem na to, że Chenjer był najwcześniejszym znanym semickim królem egipskiej dynastii. Informacje o tym faraonie znamy na przykład ze steli Zabydos, gdzie spisano listę prac budowlanych wykonanych w świątyni Ozyrysa właśnie z rozkazu Chenjera. Wezyrem tego faraona był człowiek imieniem Anku. Inne przedmioty z imieniem faraona to m.in. trzy pieczęcie cylindryczne z Atribis, płytka znaleziona w pobliżu Elilisht, pieczęcie skarabeusza oraz ostrze topora. Chenjer jako jeden z niewielu władców z 13 dynastii zbudował kompleks piramid. To właśnie z tego jest najbardziej znany i na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Na północ od miejsca, gdzie Chenjer rozkazał zbudować kompleks piramid, znajdziemy dobrze zachowaną piramidę Djesera. Na południe znajdziemy na przykład dobrze zachowaną czerwoną piramidę. Po piramidach Chenjera pozostały jednak wyłącznie sterty gruzu. Cofnijmy się zatem do roku 1929. Wówczas to kompleks piramid zbadał szwajcarski archeolog Gustave Jacquier. Prace wykopaliskowe zajęły mu 2 lata, a raport z wykopalisk opublikował po kolejnych 2 latach, czyli w roku 1933. Główna piramida jest obecnie w ruinie, częściowo z powodu niszczących wykopalisk Jacquiera i obecnie wznosi się tylko około 1 metra nad pustynnym piaskiem. Jednak jeszcze przed wykopaliskami piramida była w bardzo złym stanie, głównie dlatego, że do jej budowy w dużej mierze używano cegieł mułowych. Cały kompleks budowli składał się z 2 piramid, kaplicy, świątyni grobowej oraz 2 odgrodzonych murów, zewnętrznego oraz wewnętrznego. Mur zewnętrzny został wykonany z cegieł mułowych. Mur wewnętrzny został z kolei wykonany z wapienia i ozdobiony niszami oraz panelami. Nieduża kaplica została zbudowana bezpośrednio przy północnej stronie głównej piramidy. Kaplica została zbudowana na podniesionej platformie. W północnej ścianie kaplicy znajdowały się tzw. fałszywe drzwi z żółtego kwarcytu. Fałszywe drzwi, czy też ślepe wrota, to płaskorzeźba na ścianie przedstawiająca drzwi szeroko stosowano w architekturze starożytnego Egiptu. Zdaniem egiptologów lokalizacja tych drzwi była jednak nietypowa, ponieważ powinny stać na ścianie najbliższej piramidy, to jest na ścianie południowej, a nie północnej. Nieliczne, zachowane fragmenty płaskorzeźby z kaplicy przedstawiają standardowe sceny ze składaniem ofiar. Po wschodniej stronie piramidy znajdowała się świątynia grobowa, która rozciągała się przez oba mury. Niewiele pozostało z tej świątyni z wyjątkiem fragmentów płaskorzeźb i kolumn oraz fragmentów jej nawierzchni. Oprócz głównej piramidy obok znajdowała się druga, mniejsza, pomocnicza piramida. Zdaniem Jacquiera oraz innych egiptologów ta piramida prawdopodobnie została przygotowana do pochówku 2 królowych Chenjera. Podczas wykopalisk Jacquier odnalazł również w pobliżu szyby grobowe, które mogły być przygotowane dla innych członków rodziny królewskiej. Wejście do struktur podziemnych tej piramidy leży po wschodniej stronie. Małe schody prowadzą do 2 komór. Dalej znajduje się przedsionek, który rozciąga się na północ i południe do 2 komór grobowych wyłożonych kamieniami. W obu komorach znajdują się duże skrzynie kwarcetowe, które jednak okazały się być puste. Najprawdopodobniej nigdy nie pochowano tam żadnych ciał. Przejdźmy jednak do tego, co najciekawsze, czyli do głównej piramidy. Rdzeń głównej piramidy Chenjera został wykonany z cegieł mułowych, na który nałożono zewnętrzną powłokę wapiennych bloków z kamieniami podporowymi. Boki piramidy miały długość 52,5 metra.
Ściany piramidy były nachylone pod kątem 55 stopni. Wysokość piramidy wynosiła nieco ponad 37 metrów. Zarówno kamienie podporowe, jak i osłona z wapienia zostały wydobyte przez złodziei kamieni, którzy pozostawili niezabezpieczony rdzeń. Rdzeń z cegieł mułowych z czasem rodził sobie coraz gorzej, efektem czego są całkowite ruiny. Po wschodniej stronie kompleksu odkryto fragmentaryczny piramidion z czarnego granitu, który został odrestaurowany przez Rzekiera. Jak pamiętamy z dawnych odcinków, piramidion to kamień wieńczący szczyt piramidy. W starożytnym Egipcie piramidion symbolizował prawzgórze Benben, na którym zgodnie z wierzeniami miał się objawić pierwszy bóg stwórca Atum-Ra. Kamień Benben miał formę ostrosłupa, więc na jego cześć wznoszono piramidy o takim właśnie kształcie, będące jego powiększeniem. W istocie piramidion był miniaturą piramidy właściwej z zachowaniem takich samych proporcji. W Starym Państwie był zwykle tworzony z granitu, diorytu lub wapienia i pokrywany złotem oraz elektronem. W Średnim Państwie i przy końcu ery piramid, tak jak w przypadku piramidionu z piramidy Hengera, był zwykle wykonany z granitu i pokryty inskrypcjami składającymi się z tekstów oraz symboli. Obecnie ten niezwykły piramidion jest wystawiany w Muzeum Egipskim w Kairze. Piramidion jest ozdobiony płaskorzeźbami przedstawiającymi Hengera składającego bogom ofiary i jest wyryty prenomenem Userkare, co oznacza silne jest Kara, które jest znane jako imię tronowe Hengera. Wewnątrz piramidy odnaleziono także granitowy posąg faraona. Wejście do podziemi znajdowało się u podnóża zachodniej ściany blisko południowo-zachodniego narożnika piramidy. Korytarz wejściowy to wstępująca rampa, pośrodku której umieszczono 13 schodów. Pod ziemią kierunek oraz poziom rampy zmienia się czterokrotnie, okrążając środek piramidy, aby wreszcie zakończyć w komorze grobowej. Schody prowadzą do komory, w której znajduje się duża granitowa bariera Brona Brama. Bariera pierwotnie miała blokować drogę do komory grobowej, ale nigdy nie została umieszczona w poprzek korytarza. Za komorą z barierą dalsze schody z 39 stopniami prowadziły w dół do zamkniętych dwuskrzydłowych drewnianych drzwi. Za drzwiami znajduje się druga komora z barierą, która również była otwarta. Stąd korytarz ciągnął się przez krótki odcinek, po czym skręcał w lewo o 90 stopni. Dostęp do dalszego korytarza był ukryty pod brukiem podłogi przedsionka. Ten korytarz prowadził do właściwej komory grobowej. Druga komora z barierą, przedsionek oraz korytarz zostały zbudowane w rogu dużego wykopu w ziemi. Komora grobowa została wykonana z kolosalnego, gigantycznego, monolitycznego bloku kwarcytu. Waga bloku kwarcytu została oszacowana przez Rzekiera na aż 150 ton. To sprawia, że ów blok był jednym z najcięższych bloków kamienia kiedykolwiek stworzonym, obrobionym oraz przeniesionym przez Egipcjan. Ciężar bloku jest znacznie większy niż ciężar sarkofagów z Serapeum. Egipcjanie po raz kolejny zadziwiają zatem swoimi zdolnościami budowlanymi. Zdaniem egiptologów, z powodu olbrzymich rozmiarów oraz wagi, komora została umieszczona w wykopie jeszcze przed rozpoczęciem budowy piramidy. Dopiero później nadbudowano piramidę. W bloku kwarcytu formowano wnęki na trumnę króla oraz skrzynię kanopową. Wnęka była jednak bardzo mała, pasując raczej do rozmiarów dziecka. Nisze te były przykryte dachem utworzonym z dwóch ogromnych bloków kwarcytu. Każdy z nich ważył niebagatelne 60 ton. Po ustawieniu bloków i jego dachu na miejscu, robotnicy zbudowali dwuspadowy dach z wapiennych belek i ceglane sklepienie nad nim, aby odciążyć piramidę. Bloki, które trzymały północną część dwóch płyt przykrywających, spoczywały na kanałach wypełnionych piaskiem. Kiedy piasek został odprowadzany kanałami, ogromna płyta była opuszczana na właściwe miejsce. Co ciekawe, ani Rzekier, ani inni egiptolodzy nie odnaleźli żadnych śladów pochówku faraona Hengera. Nie odnaleziono bowiem jego mumii. Nie wiadomo zatem, czy Henger, który zlecił budowę piramidy, został w ogóle pochowany w tym kompleksie. Sarkofag, który został zamknięty, był pozbawiony jakichkolwiek materiałów, które mogłyby wskazywać na pochówek. Ponadto bariery były pozostawione w pozycji otwartej. Rzekier uważał, że w sarkofagu nigdy nie znajdowało się niczyje ciało. Jego zdaniem sarkofag od zawsze był pusty. Przy budowie zastosowano bardzo zmyślne rozwiązania techniczne.
zakręcające korytarze, bariery, kanały z piaskiem, a na końcu ustawiono gigantyczny, pusty blok z kwarcytu. Niewątpliwie byłoby dość dziwnym, gdyby Egipcjanie wybudowali tak skomplikowany system podziemnych budowli tylko po to, aby nikogo tam nie pochować. Nie wiadomo zatem, co się stało z Chendżerem oraz gdzie może spoczywać. Ten osobliwy faraon, prawdopodobnie pierwszy semicki władca Egiptu, rozkazał budowę ogromnego kompleksu piramid, jednak wewnątrz nie odnaleziono jego ciała. Ja zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.